Dawaj, Kacper, do bramki. Teraz tak, tak. Po kolei, tak? Dwie piłki. Nie, cały czas we dwójkę stoicie. Teraz tak, ja biorę gwizdek. Piłkę, którą złapiesz, nie odrzucasz mi tutaj. Tylko jak złapiesz z prawej strony, odrzucasz w prawo, tak? Jak Jeremi złapiesz w lewo, to niedaleko rzucajcie, tylko tak w miarę kawałek. W lewo do lewo, tak? Raz daję ci prawa, raz lewa, dwie piłki następne. Stój za nim już. Ok? To co? Następny, dawaj. Chodź następny. Zmiana. Jeremi idzie tu, Kołpak wchodzi do bramki. My zbieramy tu, tak? Kołpak teraz stajesz do bramki razem z Kacprem, tak? I robimy to samo. Później będzie jeszcze jedna zmiana. Na razie idziemy po ziemi, później zrobimy serię górą bardziej, tak? Po kozie. Ludzie mogą być takie. Daj sobie. Daj sobie chwileczki. Kto zaczyna? Dawid Kołpaczewski zaczyna, tak? Dwie piłki Dawid, dwie piłki Kacper, tak? Ok? Uwaga. Rzucaj w moją stronę, uwaga. Trzymaj. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobra, zmiana. Chłopak na przyszłość, nie wracaj z tą piłką tutaj, masz? Na bok. Chodź Jeremi do bramki. Dajcie piłki, daj Jeremi z tej strony piłki od razu. Mamy wszystkie. Muszą być bliżej siebie te piłki ustawione. Coś takiego. Tako. Jeszcze jedną serię zrobimy po ziemi. Jeremi, zaczynasz. Chodź, ty pierwsze dwie. Chłopak, następne dwie. Zmienisz Kacpra. Kacper stoi. Zmieniasz go. Jeremi, piłki zbieramy, tak? Idziemy teraz po koziołku. To samo robimy. Dwie piłki. Tylko starajcie się te piłki złapać. Ja nie będę takich trudnych dawał. Chyba że naprawdę odjedzie wam noga. Albo nie się ich wiesz, to wtedy możesz wybić. Może noga podstawna uciec. Dawaj, Jeremi, zaczynasz, tak? Wszystkie piłki do siebie. Rzucam ręką, tak? Dawaj. Co tam rukami przy swoje? Co? Co do ciebie? Dawaj. Jeremi, Jeremi, zaczynamy, Jeremi. Robimy coś czy nie? Dawaj. Jak to ma dzieci, to się muszą pojechać po kolei. Chodź. Chodź. Nie, my nic nie robimy. Chodź. 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 Ostatnia. Strata. Dobra, Jeremi, zmieniasz Kołpaka. Dawida. Tam jest teraz Kacper.
Chodź, Dawid, daj tę piłkę. Patrząc, zaczynasz pierwszy, tak? Stój. Jedziemy. Chłopak, szykuj się, jesteś za startem, tak? Tu zaczyna pierwsze dwie, przygotowany bądź za nim, tak? I tempo złapali. Z tej strony zaczynamy. Chodź. Chodź. Nie są takie ciężkie piłki, żeby nie dało się łapać. Chodzi o to, żeby opanować do perfekcji na przyszłość chwyt. Tak. Zaczyna... Tak, tak. Daj jeszcze tamte, on się przygotuje. Później zrobimy jeszcze jedną serię, ale taką bardziej już na paradę, tak? Na Robinsonadę. Trzeba fruwać będzie trochę. Dobra. Dawid, zaczynasz, tak? Chodź. Ostatnia seria taka jest. Gotowy? Tak. Tak. Nogi nisko na noga. Nisko na noga. Tak. Dobra, chodź. Chodź. Zbieramy. Zmieniasz tego Kacpra. Teraz idziemy serię, zrobimy górą, tak? Teraz już trzeba będzie maksymalnie, bo już takie będą trudniejsze piłki, wyciągnąć się do minę, tak? Maksymalnie się wyciągnąć z tej pozycji, tak? A trudno, jak się może zmieścić z lewej nogi, tak? Starajcie się trochę wybić, tak? Żebyś razu nie szedł w taki prosty krok, się nie kładł, tak? Tylko weź tę pozycję na tym bardziej niżej, tak? Chodź, chodź, chodź. Wybij się. Dobrze. Chodź. Chodź. Dobrze. Wybij się. Chodź. Ostatnia. Bardzo jest? Teraz zaczyna teraz Kacper, tak? Dawaj, chodź. Przyspieszamy, tak? To chcę jeszcze zrobić, panowie, serię rzutów karnych, żebyśmy trochę karne poćwiczyli, bo nigdy jeszcze tego nie robili. Ale to za chwilę do tego dojdziemy. Ostatnio na paradę.
Uwaga, kurna. Dobra, zmiana. Chodź, Kacper, tu. Jeremi wchodzi z Dawidem. Staraj się, Dawid, łapać te piłki. Jeżeli ocenisz w tym locie, że nie dasz rady, to wtedy możesz być. Ale założenie jest takie, żeby piłkę złapać i z tą piłką położyć się na ziemię, żeby ona nie wyleciała z rąk, tak? To jest najtrudniejszy element. Nie złapać, tylko tak upaść, żeby ci nie wypadła jeszcze. Czyli utrzymać ją w dłoniach. Dawaj. Zaczyna teraz Dawid, tak? Najpierw trzeba tą piłkę opanować, później z nią upaść, żeby się nie wypadła. Ale żeby to zrobić, to trzeba się z tej nogi wybić, żeby się nie kłaść, Dawid, tak? Niżej na nogach, ugnij tą nogę i się wybij, tak? Popracuj na tej nodze, hop, później na lewej, tak? Musisz dać siłę z tej nogi. Dawid, zaczynamy tą stronę. Tak, można łapać. Chodź, druga. Dobrze. Chodź. Bliżej na nogach. Chodź. Dobrze. Chodź, ostatnia. Zmiana. Chodź. Teraz tak. Chodź tutaj w jego miejsce. Nie, Dawid, sorry. Jeremi zostaje. Dawid stoi tu. Jeremi, zbieraj piłki. Teraz panowie, ustawiamy sobie rzuty karne, tak? Teraz mamy wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi. Dawaj, Kacper, piłki, tak? Pierwsze 5 karnych broni Jeremi i Kacper. Po 10 piłkach wchodzi Dawid, tak? Czyli 10 uderzeń i zmiana będzie. Daj. Teraz tak, panowie. Chodź, Kacper do bramki. Teraz tak, stajesz sobie na linii, to nic nie będą uderzyć. Są trzy sposoby na obronę rzutu karnego. Panie kamerzysto, proszę podnieść. Wytłumaczę do wszystkich. Trzy sposoby, kto je zna? Trzy sposoby, kto wie? Przeczekać. Co zrobić? Na wyrzucie przeczekać. Przeczekać kogo? Tego strzelającego? Co jeszcze? Na wyrzucie. Co to jest na wyrzucie? Za nim strzeli się, rzucić. No i trzeci wariant? Stać do końca. Panowie, dobra, tłumaczę. Każdy bramkarz już indywidualnie podejmuje decyzję, co robi. Trzy warianty będziemy, tak? Patrzysz na faceta, który strzela do końca. To jest ta pierwsza wersja. Czyli kosztem tego, że możesz się troszeczkę być spóźniony przy interwencji, ale idziesz za strzałem, tak? Czyli patrzysz, gdzie on uderza. Jeżeli uderzy bardzo dobrze, mocno, precyzyjnie, to i tak nie obronisz, bo bramkarz ma 10%. Druga wersja to jest taka, że w momencie, gdy on podbiega do piłki, ma pół metra do piłki, ty już w ciemno wybierasz róg, na przykład. Czyli dosłownie na ułamek sekundy przed uderzeniem, nie tak za wcześnie, bo to też... Jak bierzesz wielki rozbieg, jak bierzesz mały rozbieg... Druga wersja to jest, że w ciemno bierzesz sobie, tak? Myślisz sobie, przez strzałem idę w prawo, tak? Czyli w momencie, gdy on już jest przy piłce, idę na speedzie w prawo, tak? Ok? A trzecia wersja jaka jest? Jaka jest trzecia wersja? Nikt nie wie. Dobra, dojdziemy do tego. Dawaj, Kasper. Trzecia wersja jest jaka? Że stoisz do końca w środku i się nie ruszasz. Bo ci poda w koszyk. Są tacy też. To jest ta trzecia wersja. Że szachujesz, że się ruszasz. Robisz różne rzeczy. Widziałeś te różne historie. Bujasz się na nogach, a tak naprawdę zostajesz do końca. A on głupieje i strzela ci w środek. To sobie połapasz. To jest ta trzecia wersja. Taka też. Teraz tak, Jeremi, on broni jeden, ty jeden, tak? 10 strzałów, zmiany. Ty decydujesz, co robisz. Czy wyczekujesz strzelającego, idziesz za piłką, czy podejmujesz decyzję, że ułamek sekundy wcześniej wybierasz sobie róg, czy czekasz, szachujesz, czekasz do końca i stoisz, tak? Listek oznacza, że będzie uderzenie. Uwaga. Jaka była decyzja? Dobra, zmiana.
Stoimy na linii. Jaka decyzja była? Chciałem iść. Dobra, idziemy. Na linię. Jaka decyzja była? W ciemno. Bo to jest to, że jak ciemno idziesz, to jesteś jakby ułamek sekundy szybciej od strzelającego. Jest ta szansa, ale jak on cię wyczeka, to ta w drugą stronę, tak? Uwaga! Czwarta próba. Jaka decyzja była? Wiedziałem, że to jest. Dobra, teraz już poważnie, tak? Na linię, na linię. Jaka decyzja była? Nie. Musisz wiedzieć, co robisz, koncepcja. Zaraz jeszcze po dwa. Do końca czekałeś? Tak. No widać. Ktoś gorzej uderzył, byś to złapał. Uwaga. Linia. Po ostatnim zmiana, tak? Jeremi zmienia podpakiet. Uwaga. Chodź, Jeremi, ostatni. To ja strzelam. Nie, nie, nie. Uwaga. Zmiana. Jeremi, chodź, zmień się z Dawidem, tak? To chodź tutaj do mnie bliżej. Tutaj stań, tak? Na środeczku. Tu w tym miejscu sobie stań. Koło mnie, tak? Staraj się być stabilny tam. Chodź, chodź. Daj piłkę, Kac, chodź w bramki. Ruch nogi. Co ruch nogi? Popatrzę, jak ja będzie ten. No bo to też się patrzy. Jak się czeka do końca, to trzeba patrzeć, co ten człowiek będzie robił. Nie? Dobra. Uwaga. Czekałeś do końca, ale ja za dobrze uderzyłem. Dawaj, druga próba. Jaka koncepcja była? Nie było. Była? Nie było koncepcji. Co robiłeś? Czekałeś do końca? Uwaga. Linia. Jaka była decyzja? Czekałem. Jaka decyzja była? Ciemno. Ciemno, widzisz? No to jest to, że jak człowiek wyczuje w ciemno, że pójdzie tam, to ma szansę bronić. Nogę trzeba też. Ciemno. Idziemy po trzecim. Uwaga. Mamy tutaj fachowca od karny. Dawid Kołpaczewski. Trzeba będzie w lidze robić zmianę. Karne mają. Schodzi Kołpak. Po dwa. Dawaj, Kołpak jeszcze ma dwa. Kacper jednego. Ależ kurczę. Po ostatni. Jaka decyzja twoja jest, bo to masz jakiś sposób. Oczekujesz? Jana, Kołpak jeszcze ostatniego ma i Kacper zmienia Jeremiego, tak? Uwaga. Ale jak ja się nie nadaje. Spokojnie, wszystko przyjdzie z czasem. Staraj się tam być taki nieruszony. To może ja za bramkę pójdę. Nie, 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 chodź tu bliżej. Dobrze. Razem z uderzającym. Piłki daj się. Ostatnia seria, idziemy do gry, tak? Wyruszaj się. Dobra, oni tu stój ładnie. Daj ok. Piłki. Dawaj, dawaj, panowie, 10 piłek, ostatni. Dajcie. Kto zaczyna? Jeremi? Mamy 10 Kołpak, nie mamy 10 piłek. Chodź. Dawaj, Jeremi, zaczynamy, tak? O tak zrób. Uwaga.
nic nie mówimy, tak, skupiamy się na swojej robocie. Uwaga! Dawaj, drugiego mamy. Tamte piłki już na bok. Mamy tutaj jakiegoś czarodzieja w bramce. Jakiegoś Matrixa. Trzecia próba. Czekasz do końca, czy wybierasz ciemno? W ciemno. To widać. Czwarta próba. Mogę potem kopią uderzyć? Stał do końca. W środek, podcinkę. Dobrze, czujny. Już czekałeś do końca i to cię uratowało. Uwaga, jeszcze mamy 5, tak? Stał za długo. 4 ostatnie, tak? Brawo! 3 ostatnie. Dwa ostatnie. Czym więcej jest tych uderzeń, człowiek traci koncepcję już. I strzelający, i broniący. Trzeba się czegoś trzymać. Ostatnia, chodź kop. Widzisz, jak ja lekko uderzę, nie precyzyjnie, a ty złapiesz, wtedy jest szansa, że wyczułeś. Aj, dobra, koniec.